Grójec, niegdyś do XVIII wieku, zwany Grodzicem, to miasto powiatowe położone nad Molnicą, lewobrzeżnym dopływem Kraski, będącej też prawobrzeżnym dopływem Jeziorki. To jedna z najstarszych osad południowego Mazowsza, położona na Wysoczynie Rawskiej u podnóża Runiny Warszawskiej w pasie Wielkich Dolin. Największy też w Polsce ośrodek produkcji sadowniczej, liczący około 17 tysięcy mieszkańców. Zlokalizowany na kilku wzgórzach, na południowym, wyniosłym brzegu Pradoliny Molnicy, na których ujawniono ślady osadnictwa VII wieku przed naszą erą. Zmiankowany Grodzicem po raz pierwszy w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego w roku 1243, kierowanym do biskupa poznańskiego, co oznaczało, że jest miejscowością z grodem własnym bez nazwy. Na wzgórzu, zajmowanym dziś przez kościół parafiany pod wezwaniem świętego Mikołaja, istniał niegdyś w XI-XIII wieku gród kasztelański, przy którym wzniesiono kościół, przy którym też, na Podgrodziu, rozwinęła się osiada targowa. Sprzyjały temu przecinające się tu główne szlaki handlowe, wiodące z południowego zachodu na Ruś oraz Mazowsze z Krakowem. Także i trakty wiodące z Czerska do Mogielnicy i dalej, oraz z Grójca do Białorawskiej, co wyzwoliło rozwój rzemiosła i wymiany handlowej. Parafię grójecką erygowano w wieku XII, a w istniejącym wówczas drewnianym kościele parafialnym lokowano kolegiatę książęcą, którą przeniesiono rzekomo po 1245 roku do Czerska. W roku 1247 istniejąca tu kasztelania weszła w skład księstwa czerskiego, a kiedy książę mazowiecki Ziemowit III zniósł system administracyjny oparty na kasztelaniach, Grójec stał się obok Czerska, Warki i Garwolina w roku 1526 siedzibą powiatu. Po inkorporacji Mazowsza i otworzeniu województwa mazowieckiego, miasto i system administracyjny nie uległy większym zmianom, pozostając w tym systemie do upadku Rzeczypospolitej. W roku 1419 książę mazowiecki Janusz I Starszy, syn Ziemowita III, nadał wówczas Grodzicowi prawa miejskie chełmińskie, który też rozwijać się począł wokół prostokornego rynku i regularnych ulic. W mieście funkcjonowały łaźnia, waga i postrzygalnia sukna. Był też okazały drewniany ratusz, który to stanowił domy mieszkańców i podnosił rangę miasta, któremu to poszczególni władcy nie szczędzili przywilejów. Grójec zależono wówczas do trzeciej kategorii miast spośród czterech wyróżnionych przez ustawy pogłównego. Grójec z racji przywilejów królewskich, potwierdzonych przez kolejnych władców, miał prawo do cotygodniowych targów we wtorki i czwartki oraz sześciu dużych dorocznych jarmarków, zwanych też targami, organizowanych w czwartki. Pierwszy po świętym Walentym, czyli po 14 lutego, kolejny po świętym Marku, czyli po 13 kwietnia, potem po świętej Annie, czyli po 26 czerwca, po świętym Idzim, czyli przed 30 sierpnia oraz po świętej Jadwidze, czyli po 15 października. Wykonawcą prawa z ramienia króla był starosta, dlatego też jarmarki te zwano starościańskimi. Królowie Zygmunt I Stary i Zygmunt August nadali przywilej na pobieranie opłat mostowej na Molnicy i brukowej na posiadanie składu kamieni młyńskich i lokację czechów rzemieślniczych w roku 1468. Przywilej z roku 1567, wydany na mocy tzw. przywilejów piotrkowskich, dotyczył posiedzeń roków ziemskich w Grójcu, w środę i czwartek. Około 1560 roku miasto było już ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym dóbr królewskich, czyli starostwa niegrodowego. Najnowsze badania nie potwierdzają istnienia tu archidiakonatu mazowieckiego, czyli samodzielnej jednostki w stosunku do istniejącej tu propozytury. Jednostkę tę ustanowił dopiero książę mazowiecki Siemowit I między 1249 a 1252 rokiem. Nie zlokalizowano też początków miejsca, które dało nazwę późniejszemu miastu lokacyjnemu. Niewielkie ślady osadnictwa potwierdzono przy istniejącej dziś ulicy Borowskiej. Przypuszcza się, że istniało ono na dziś już zniwelowanym wzgórzu, położonym przy trakcie wiodącym do Czerska, a położonym w rozwidleniu ulic księdza Piotra Skargi i Poświętne, na którego szczycie znosi się obecnie budynek Liceum Ogólnokształcącego. Po trzecim rozbiorze Polski Grójec znalazł się w administracji tzw. Prus Południowych, a w czasach księstwa warszawskiego
w latach 1807-1815 stał się siedzibą powiatu w Departamencie Warszawskim i funkcję tę pełni do dziś, niezależnie od zmian administracyjnych kraju.